4 listopada 2010 roku. To jest zdecydowanie jeden z najważniejszych dni w karierze Mateusza Możdżenia. Bo wtedy to młodziutki pomocnik Lecha Poznań strzelił fenomenalnego gola w meczu z wielkim Manchesterem City. Tak, wiem, wszyscy znacie tą bramkę, bo to jest trafienie, które później zdefiniowało całą karierę Mateusza Możdżenia. I jak mówiło się Możdżeń, to wszyscy od razu myśleli, a to ten, który strzelił gola przeciwko Manchesterowi City. Specjalny prezent od sponsora kanału BetFan z kodem NGNW200. Bądź po kliknięciu w link pod filmem otrzymujecie bonus nawet do 200%. No i właśnie dzisiaj będzie o karierze Mateusza Możdżenia. Jak ona dalej się potoczyła? Co działo się z pomocnikiem po tym, jak odszedł z Lecha Poznań? Czy kiedykolwiek spróbował swoich sił poza ekstraklasą, poza polską piłką? Moi drodzy, to będzie historia, w której nie brakuje wzlotów i upadków, a właściwie to spadków. Dlatego już teraz zapraszam na ciekawą historię kariery Mateusza Możdżenia. Jedziemy. 30 czerwca 2014 roku Mateusz Możdżeń oficjalnie pożegnał się z Poznaniem. Kontrakt pomocnika z Lechem wygasł i wówczas 23-latek był do wzięcia za darmo. Wychowany kursusa Warszawa był gotów spróbować swoich sił poza granicami kraju, o czym zresztą głośno mówił. Nie chciałbym zostać w Polsce, bo nie ma tu na dobrą sprawę lepszego klubu niż Lech pod względem organizacji i potencjału sportowego. Wiadomo, że w pierwszej kolejności myślę o wyjeździe za granicę. To jest marzenie każdego polskiego piłkarza, ale nie mówię niczego na pewno. Życie nieraz pokazuje, że chcieć można, a nie wiadomo, co się potem wydarzy. Możdżeń mógł marzyć o zagranicznym transferze, ponieważ dla giganta z Wielkopolski rozegrał aż 131 meczów. Strzelił 12 goli i zaliczył tyle samo asyst. Trofeów może nie było. Poza mistrzostwem w sezonie 2009-2010, zdobyciu którego pomocnik odegrał minimalną rolę, ale były dwa wicemistrzostwa w sezonach 2012-2013 i 2013-2014. Nadal, umówmy się, to powinno skusić któryś z zagranicznych klubów. Tym większe było zaskoczenie wszystkich, gdy okazało się, że Możdżeń zamienił Lecha na Lechię. To letnie okno transferowe 2014 w Gdańsku było naprawdę szalone. Oprócz pomocnika kolejorza do Lechii trafili Ariel Borysiuk, Daniel Łukasik, Bartłomiej Pawłowski czy młodziutki Adam Buksa. Do tego oczywiście przyjechał też kontener lepszych czy gorszych obcokrajowców. W Gdańsku miała powstać kolejna siła ekstraklasy, a jednym z jej ogniw miał być właśnie Możdżeń. Co ciekawe, do Gdańska ściągany był bardziej jako prawy obrońca, a nie środkowy pomocnik, bo to na tej nietypowej dla siebie pozycji rozegrał ostatni sezon w Lechu i w Lechii dalej oglądaliśmy Możdżenia ustawianego w linii defensywnej. Czy było to dobre rozwiązanie? Można polemizować. Szczególnie, że często dla byłego piłkarza kolejorza brakowało miejsca w pierwszym składzie ekipy z Gdańska. Możdżeń zagrał w 24 meczach ligowych na 37 możliwych. Wiele razy były to jednak tylko kilkuminutowe epizody. Zaliczył tylko 2 asysty. Ostatecznie sezon 2014-2015 zakończył się też klapą dla całej ekipy z Gdańska. Mocno zbrojona Lechia zajęła dopiero 5 miejsce w lidze i o walce w europejskich pucharach można było tylko pomarzyć. Po sezonie podziękowano wielu zawodnikom i jednym z nich był właśnie Mateusz Możdżeń. Kolejny klub i kolejne zaskoczenie. Tym razem padło na Podbeskidzie Bielsko-Biała. Dlaczego? Jasne, że nigdy nie pomyślałbym grając w Poznaniu, że kiedyś zagram w Podbeskidziu. Jadąc do Bielska-Białej czułem złość, ale miałem też świadomość, że to najlepsza opcja. Długo zastanawiałem się razem z moim menadżerem nad tym transferem. Tutaj jest nowy stadion, zupełnie nowa drużyna i oferta była bardzo konkretna. Zaufałem menadżerowi, bo sam zapewne Podbeskidzia bym nie wybrał. Opowiadał szczerze Możdżeń i dodawał: Podbeskidzie daje mi to, czego chciałem, czyli grę w środku. Z Lecha odszedłem tylko dlatego, że nienawidziłem grać na boku obrony. Zawsze chciałem grać do przodu, asystować, strzelać bramki. A jak to wyszło w praniu? Możdżeń może i grał na pozycji, na której chciał. Ale ostatecznie nie pomogło to Podbeskidziu utrzymać się w ekstraklasie. Górale zajęli ostatnie miejsce w tabeli i z hukiem spadli z najwyższej klasy rozgrywkowej. Nie obyło się bez kompromitujących porażek, jak 0-6 z Wisłą Kraków czy 0-5 z Lechią. Możdżeń rozegrał w Podbeskidziu 33 ligowe mecze. Strzelił 4 gole i zaliczył tylko jedną asystę. Lato 2016 roku i kolejna zmiana klubu w piłkarskiej karierze wychowanka Ursusa Warszawa. Korona Kielce. I to był strzał w dziesiątkę. Możdżeń w końcu odnalazł długo oczekiwaną stabilizację. To było bardzo fajne 2,5 roku w Kielcach. Była dobra atmosfera, fajne wyniki, regularne występy. Wtedy na trybunach w Kielcach była też niezła frekwencja, która rosła systematycznie. Na Legii kilka razy mieliśmy nawet komplet kibiców. Gdyby nie zmiana polityki klubu, to sezon bym dokończył, a tak odszedłem zimą. Ale bardzo
dobrze wspominam koronę. Fajny okres, wyniki jak na ten klub dobre, ponad oczekiwania. Opowiadał sam zawodnik w rozmowie z Marcinem Szymczykiem z serwisu Legia.net. W barwach scyzoryków 88 meczów, 8 goli i 7 asyst. Zimą sezonu 2018-2019 był zmuszony opuścić Kielce, ponieważ ówczesny trener Gino Lettieri nie widział już dla niego miejsca w składzie. Tak Możdżeń zawitał do walczącego o utrzymanie Zagłębia Sosnowiec. Niestety skończyło się drugim w karierze spadkiem. W barwach Zagłębia pomocnik rozegrał 14 meczów, strzelił 3 gole i zaliczył 1 asystę. Latem 2019 roku Mateusz Możdżeń po raz kolejny zaskoczył wielu kibiców. Znowu mówiło się o ewentualnym transferze do zagranicznego klubu. Podobno w Niemczech nowej drużyny pomocnikowi szukał m.in. legendarny były współwłaściciel Widzewa Łódź Andrzej Grajewski. I skończyło się transferem właśnie do Widzewa, wówczas grającego w zaledwie drugiej lidze. Pierwszy sezon pełen sukces, drugie miejsce premiowane awansem do pierwszej ligi. Potem zaczęły się jednak schody, ponieważ wymagająca łódzka widownia chciała awansu do ekstraklasy, a drużyna nie była na to gotowa. Pierwszy sezon po powrocie do pierwszej ligi Widzew skończył w połowie stawki, na 9 miejscu. Kontrakt Mateusza Możdżenia nie został przedłużony. Stanęło na 56 meczach, 5 golach i 5 asystach w barwach łódzkiego klubu. Jak ocenić pobyt pomocnika w Łodzi? Zdania są podzielone. Zbierając materiały do filmu trafiłem na serwis Widzew to my i pod newsem o odejściu Możdżenia można przeczytać sporo mało pochlebnych komentarzy. Kibice Widzewa zarzucali byłemu zawodnikowi Lecha m.in. brak zaangażowania czy klepanie się po plecach z zawodnikami z nienawidzonej Legii. Po odejściu z pierwszoligowego Widzewa Możdżeń znowu postanowił zejść poziom niżej, tym razem już bardzo blisko rodzinnej Warszawy, ponieważ na swój nowy klub wybrał drugoligowy Znicz Pruszków. I tutaj bywało ciężko, o czym zresztą mówił sam zawodnik. W Pruszkowie miewałem takie dni, że traciłem radość z piłki. Z tego marazmu wyrwała piłkarza zaskakująca oferta, bo z Legii. Chodziło o grę w trzecioligowych rezerwach warszawskiego klubu. Byłem przekonany, że dokończę sezon w Pruszkowie, a okazało się, że dyrektor akademii Marek Śledź zadzwonił do mnie zimą, porozmawialiśmy. Potem dwa razy zjawiłem się w Legia Training Center. Zwiedziłem ośrodek treningowy i miałem przez kolejny tydzień się określić, czy jestem zainteresowany tym projektem. Chodziło o jeden SMS, tak lub nie. Zdecydowałem się i potem już wszystko potoczyło się błyskawicznie. Szybko dogadaliśmy się w kwestiach kontraktowych. Umowa jest na 1,5 roku i przydałoby się w tym czasie zrobić awans do drugiej ligi. Wiem, jaka jest sytuacja, ile punktów brakuje do lidera. Nie sądzę, by to się udało już w tym sezonie, bo strata jest spora, ale trzeba walczyć. W piłce nie takie rzeczy się zdarzały. Na razie w barwach drugiej Legii Możdżeń zaliczył 6 meczów. Strzelił 2 gole i ma też 2 asysty. I co dalej? Chciałbym przynajmniej awansować do drugiej ligi. Oby stało się to w jak najkrótszym czasie. Nie chciałbym zmieniać klubu i się rozmieniać na drobne. Jeśli awansujemy, to pewnie młodzi będą obudowani jeszcze lepszymi, starszymi graczami, by drugą ligę utrzymać. Plany są ciekawe. Chciałbym w nich uczestniczyć jak najdłużej, o ile zdrowie będzie dopisywało. Gdyby ktoś wtedy, 4 listopada 2010 roku, pokazał mi na Mateusza Możdżenia, o tak wskazał i powiedział: a czy ty wiesz, że ten gość nigdy nie zagra za granicą, a do tego po latach trafi do rezerw Legii Warszawa, to bym powiedział: co? Nie, no nie uwierzyłbym w to. Ale widzicie, historia Mateusza Możdżenia pokazuje, jak czasami te kariery piłkarzy przyjmują jakieś takie dziwne tory i jak dziwnie się układają. Z Lecha przez Koronę Kielce, Widzew, aż do rezerw Legii Warszawa. Przyznacie, że jest to dość nietypowa kariera, dlatego też chciałem ją specjalnie przedstawić Wam i mam nadzieję, że się podobało. I moi drodzy widzowie, teraz słuchajcie mnie uważnie, bo kanał NGNW powoli dojeżdża do 40 tysięcy, dlatego chciałbym, żebyście pomogli. Wiem, że wiele osób ogląda nas, a nie subskrybuje NGNW. Nie wiem dlaczego, dlatego jeżeli mógłbym prosić, słuchajcie, ciśnijcie subskrypcję, czekajcie na powiadomienia, oczekujcie na nowe filmy, bo my tutaj, nie tylko ja, bo są jeszcze inni, jest cały team, cała drużyna NGNW. Wszyscy dajemy z siebie maksa specjalnie dla Was, moi drodzy. Dlatego słuchajcie, klikajcie suby, klikajcie powiadomienia i czekajcie na nowe filmy, nasze nowe dzieła na NGNW. Do zobaczyska już niedługo.